Wreszcie typy gracze w DST 3 u Malwinowicza, a więc start. Szczęściarz charakteryzuje się przygnębiającym wręcz szczęściem, gdyż kiedy inni gracze starają się, walczą, biegają, bronią, krzyczą, są pożerani, to ten jak gdyby nigdy nic dostaje wszystko, co jest mu do życia potrzebne. Przykładowo, idąc na Morsa z 50% szans na jego łokieć i 25% szans na taką czapę, ten chłop dostaje to wszystko od razu, przez co oszczędza sobie tułaczki po świecie. Albo dostaje masę zielonych, bardzo fajnych dżemów, albo spawnią mu się najlepsze setpisy i znajduje w Walking Kane'a dnia pierwszego. Ten chłop jest po prostu ultra farciarzem i nieważne co się stanie, chłop zawsze wygrzebie się ze wszystkich akcji. Nawet grę mu potrafi wywalić w najbardziej niebezpiecznej sytuacji, aby powrócić i zobaczyć, że wszystko znikło. Kolejny jest strachliwy i ten gościu się wszystkiego boi. Wyróżnimy sobie kilka typów, różnią się od siebie kilkoma smaczkami. Stopień mokre gacie, nie wie co ma robić w życiu, gdyż tylko się boi. Co do niego nie podejdzie, to się boi. Nawet jak taki pajączek, no chodź pogłaskamy go. Stopień klot w gaciach, wypuszcza z siebie ogromną dawkę kortyzolu i sra się tylko przed walką z na przykład bossem. Kiedy się przygotowywuje, skacze, cieszy dupę, wuchu, zabije sobie bosika. Ale kiedy przychodzi co do czego, to drze japę, że nie chce, wraca do domu, bo mu się odechciało. A stopień giga sraka. Nie chluj, jako kolejny typ bardzo często spotykany. Zapewne większość z was rozwalała sobie coś na ziemi, ja to nazywam remontowym nieporządkiem. Kiedy zbuduje się ładną bazę, to aż szkoda mieć to rozpolone po bazie. Ale ten cep nie wie co to skrzynka i zostawia wszystko na ziemi na absolutne wieki. Nie chodzi mi o taki nieporządek, że jeden rodzaj itemku, na przykład schematy, są w jednym miejscu, ale o jakby specjalne wywalanie w różnych miejscach różnych itemków. Kolejny typ to coś podobnego do poprzedniego, ale jednak inny, bo chodzi tutaj o rozpierdol w mózgu, a nie na ziemi, bo chłop nie wie co totalnie ma robić. Zazwyczaj pozwala sobą pomiatać, w sensie jest wysłannikogiermkiem do robienia nudnych zadań, więc wysyła się go po trawę, patyki, drewno, inne śmieci. A co on robi? Umiera, przynosi coś innego, spierdala za mapę, topi się, umiera. W sumie robi wszystko, tylko nie to co kurwa trzeba. Jebany taboret. Typ gracza DST, youtuber. Siema, dzisiaj nagramy kolejny odcinek gameplayu naszym Warlin. Zostawiajcie oczywiście suba i łapkę w górę. Nie zapomnijcie też wbić na serwer Discord oraz zostawić łapkę w górę, to już mówiłem, i suba. Oraz oczywiście jednego z dwóch poziomów wspierania na YouTube, po ciekawe kanałowe bonusy. No i oczywiście suba zostaw. Słoma, nazwa jest dziwna, śpieszę z wytłumaczeniem. Słoma jest super kolegą, pomocnym, zaradnym, gra przydatną postacią, sam zresztą jest przydatny. Zazwyczaj poznaje się go na losowych serwerach. Niektórzy lubią mieć wolne sloty na różnych przybyszów i wtedy zjawia się on. Słoma, zaprzyjaźnia się z nim od razu. Od razu przejmuje w drużynie złożonej z kolegów z klasy najważniejszą rolę dowódcy. Zazwyczaj bierze najlepsze ity, ma duże plany na przyszłość, coś około 200 dni w przód. Po parorazowym gameplayu ze Słomą ten znika. Nie macie z nim kontaktu, tak jakby zapada się pod ziemię. W sumie znaliście się przez kilka tygodni, ale ty czułeś jakby minęły lata, dekady waszej znajomości. Dostajecie tajemniczy telefon, odbieracie, dowiadujecie się strasznej rzeczy. Matka Słomy powiedziała, że miał wypadek samochodowy, niestety śmiertelny. Wszystko jasne, Słoma nie żyje. Popadasz w lęki, męczą cię koszmary, gdzie śni ci się Słoma, mimo iż nigdy go nie widziałeś na oczy. Już nigdy nie grasz na świecie, gdzie z nim grałeś. W sumie to nigdy już nie grasz w DST, popełniasz samobój. Typ niepewny siebie wie, że potrafi grać, ale ciężko jest mu przełamać lody. Zabił po kilka razy wszystkich bossów, ale cały czas wątpi w swoje umiejętności. No nie ma problemów z żadnym bossem, ale cały czas pieprzy, że no ja grać nie potrafię. Sam nie wiesz, czy to dla atencji, wiecie, taki pick me boy, bo ja taki mały i grać w tą grę nie potrafię, czy po prostu nieśmiały chłopak. Możliwe, że tryharduje poza wzrokiem innych. No przynajmniej udaje, bo w biciu bossów jest świetny. Kiedy z nim grasz, to zawsze się wam udaje. Naprawdę nie wiem skąd ta niepewność. Jedno jest pewne, nigdy nie przekonasz go do tryhardu. Kolejna lokata, samotnik. Mocno introwertyczny, nie lubi grać z kimś, bo jak on to mówi, po co. Lubi planować grę sam. Zawsze ułożony, miły, dzień dobry mówi na klatce, znaczy jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że morduje małe dzieci. Ale przeważnie samotnicy są właśnie takim typem, lubiącym spokojne granie, bo czemu nie? Standardowo możemy wyróżnić kilka wersji. Ta, o której mówiłem, czyli normalna osoba, lubiąca pograć samemu, oraz totalny odludek, który nie jest normalną osobą i nie gra samemu z własnego wyboru, po prostu nie lubi ludzi. Chillera typ, zawsze wyluzowany, nigdy się nie denerwuje, kiedy umrze. Nie wiem jak on to robi, ale jest to w jakiś sposób denerwujące, jak on ma tak na wszystko wywalone. Jak się coś nie uda, to rolbaczek. Spoko ziomek. Jedyny problem to to, że nie da się z nim grać na poważnie, bo do wszystkiego podchodzi tak płytko. Ale co poradzisz, pasuje do każdej drużyny. Zdecydowanie gdzieś takiego macie. Niektóre odmiany są bardziej głupie niż spokojne, ale właśnie może jest to ich znak rozpoznawczy? Krytyk,
czyli kolejny taboret, chociaż zależy od rodzaju, no bo na przykład jest taki totalny zjeb. Krytykuje tylko na lewo i prawo, a sam nie potrafi nic zrobić. Zazwyczaj gra Warlim, bo w drużynie jest nim najłatwiej grać. Dlaczego? No dlatego, że to na przykład Wolfgang czy Woody robią całą robotę zbierania zasobów, a ten Cep tylko mówi, że nie tak robicie jeszcze raz. Biedny Wormut. Jak wiecie, główną profesją tego bohatera jest uprawianie roli. To też nasz krytyk, grający Warlim, tylko krzyczy na naszą roślinkę. Musisz być na jego każde zawołanie, bo to teraz papryczki, raz cebula, a raz czosnek. Natomiast druga odmiana krytyka jest całkiem w porządku. Wytyka błędy i niedociągnięcia na przykład bazy, ale robi to w sposób bardzo łagodny i grzeczny. Nikt nie może przyczepić się do jego przyczepek, no nie wypada. Jest on generalnie miły i sympatyczny. Niestety niektórzy nie rozumieją, że po prostu stara się poprawić jakość świata, na którym grają. I uwaga, zwycięzcą konkursu na typa graczy jest Biggie z pomysłem na gracza Słomę, który został przeze mnie zmieniony, ale cały koncept został mniej więcej utrzymany. Napisz komentarz ze swoim tagiem z Discorda oraz napisz do mnie na priv. Widzimy się w kolejnym filmie, cześć!